Cześć, ja mam na imię Agata i dzisiaj przychodzę do Was z trzecią częścią filmiku, w którym Wam pokazuję moją kolekcję sukienek vintage. I w roli wstępu chcę Wam powiedzieć, że te sukienki nie są typowo z muzeów, sukienki, na które trzeba tylko patrzeć i podziwiać i pilnować, szanować tą wartość historyczną, bo to jest również bardzo ważne. To są sukienki, które po prostu ja noszę na specjalne okazje, czasem noszę na co dzień, a czasami mam w planie nosić. No i zapraszam Was również do części pierwszej i drugiej, bo tam pokazuję tą część i być może Wam się spodoba, jeżeli jesteście zainteresowani, zainteresowane. A jeżeli interesuje Was temat vintage i chcielibyście się więcej nauczyć, dowiedzieć, jak poszukiwać vintage, jak rozpoznawać vintage i tak dalej, czego jest bardzo dużo, ale też to jest bardzo takie nobilitujące, jak się coś odnajdzie i wie i odnajdzie się taką perełkę, to naprawdę daje to wielką satysfakcję i radość, czujecie się jak Sherlock Holmes. Chciałam Wam w tym pomóc, dlatego stworzyłam mojego e-booka Vintage.iz, zakochaj się w vintage od podszewki i jeżeli macie ochotę zajrzeć na spis treści oraz zobaczyć takie małe przebitki tej książki, to odsyłam Was tutaj do linka na dole. Książka zbiera jak na razie bardzo dobre recenzje, więc mega mnie to cieszy i też w związku z tym mam większą odwagę, żeby Wam prezentować tą książkę, żeby Wam ją polecić, bo wierzę, że ona Wam dużo pomoże. Także ja już nie przedłużam, zaczynamy. Są to sukienki od takich na co dzień do takich bardzo eleganckich. W tym jest jedna sukienka, którą szczególnie uwielbiam, bo czuję się w niej, iż w żadnej sukience tak naprawdę nie czułam się nigdy w życiu tak jak w tej. W tej się czuję absolutnie jak milion dolarów i być może ona nie wygląda spektakularnie jak te sukienki, które pokazałam Wam w poprzedniej części, właśnie drugiej, ale zdecydowanie to uczucie po prostu wyjątkowości ta sukienka daje, pomimo że jest całkiem prosta. I zaczynam od pierwszej. Pierwsza to jest bardzo zwykła wiskozowa sukienka z lat 80. Ona miała pierwotnie pasek, którego mi nie udało się dostać. Po prostu dostałam ją w second handzie w ten sposób, bez paska. Z tego co pamiętam, ona była deadstock, czyli miała jeszcze metki, no ale po prostu miała taki wybrak z tego bez tego paska. Ale to nie ma żadnego problemu z tym, ponieważ możemy sobie dać jakikolwiek inny pasek. Ja tutaj chcę zapiąć, bo ona jest do końca, do samej ziemi na guziki, ale te guziki są ukryte, więc ich nie widać. Jest bardzo nonszalancka, można sobie założyć do niej sandały, adidasy, glany, można ją nosić na wiele sposobów. Oczywiście ma urocze kieszonki, no to wszystkie tygryski lubią najbardziej. Fajne kieszonki tutaj, więc nawet nie trzeba biustonosza, bo wszystko elegancko zakryje. Jest tu co prawda dekolt, można go zapiąć, a można właśnie, nawet jak jest takie, są cieplejsze klimaty, to zostawić taki jakiś fajny, ozdobny stanik, braletkę, żeby coś tam, jak się idzie i był ten flow, to coś tam się pokazywało delikatnie. Oczywiście wszystko w granicach zdrowego rozsądku i w zależności od sytuacji, ale myślę, że ta sukienka jest całkiem spoko. Ona naprawdę wygląda po nałożeniu bardzo dobrze. No i właśnie spinam ją pas i taka sukienka sprzeda się naprawdę na wiele okazji. Czasami nie mamy pomysłów, co się ubrać, a chcemy czuć się wygodnie, a jednocześnie fajnie, to nakładamy to i już. Następnie sukienka Liz Claiborne, która jest tak naprawdę odszyta ekstra, bo ona ma tutaj, to się opiera na biodrach. I ja miałam tą sukienkę na swojej wystawie kolażu właśnie tutaj w Portland. Nie mam za wiele zdjęć, bo nie miał mi kto zrobić i było zresztą trochę chaotycznie, bo to było jakoś tak bardzo blisko z tą kwarantanną i to wszystko. W każdym razie tutaj ma piękny dekolt z tyłu. Ja do tego mam fajne takie zielone, oliwkowe kozaki, akurat z Zary. No i to po prostu, ta sukienka robi taką robotę, że głowa mała. I ma bardzo wyjątkowy kolor, bo on jest taki zielonkawy, oliwkowy, ale jednocześnie lekko błyszczący, ale w żadnym wypadku nie jest kiczowaty. Jedyna sukienka z całej tej kolekcji, która jest wykonana z poliestru, ale ze względu na to, że ona jest absolutnie wyjątkowa i ten krój po prostu tu się na pupie tak fajnie można tą taśmę dać i tutaj z tyłu ten rozpierdzielacz i to wszystko tak pięknie naprawdę wygląda i przede wszystkim jest tu luźna w kroju, dlatego zdecydowałam się, że ją kupię, bo tutaj wtedy nie ma problemu, że coś jest przy paszce i się poci, a ja mam z tym troszkę zawsze taki stosunek, wiecie. Ja nie chcę. Wyobrażam sobie te mokre paszki, nie dziękuję, także. Ale chcę powiedzieć właśnie, o zobaczcie, ona jest bardzo tutaj tak wykrojona, troszkę na nietoperza, więc to ułatwia całą sprawę, więc naprawdę jest
fantastyczna. Następnie prosta sukienka z lat 80. Jedyny minus jedwabiu jest taki, zwłaszcza w takich mocnych kolorach, że on się troszkę spiera. Ten jest przepiękny, czerwony, malinowy, ale widać już pod światło, że delikatnie już ten kolor schodzi. Ale wzięłam ją, żeby jeszcze ją troszeczkę odratować, żeby jeszcze w niej troszkę pochodzić, żeby nie poszła do kosza w zapomniane, bo jest naprawdę ślicznie odszyta. Ma do tego załączony pasek, który możemy sobie przepiąć, zresztą można dać inny pasek, ale ładnie jest tak z kompletem i do tego ma piękne, duże guziory takie obszywane i właśnie na samym końcu brakuje jej guzika i tak naprawdę ja sobie przyszyłam. Tu chyba nie było, a na dole był. Wiadomo, że tu się nosi, nóżka się pokazuje, to znaczy jak się chce, ja lubię jak jest lekko rozpięte. No i przyszyłam sobie ten guzik tutaj i dzięki temu ta sukienka jeszcze mi troszeczkę posłuży, a mogła pójść do kosza, jeżeli ktoś by jej nie odratował. I ona ma poduchy, ale w tym przypadku ja te poduchy zostawię, bo czasami tak się zdarza, że lubię, zwłaszcza, że one nie są bardzo przeskalowane, to są delikatne po prostu poduchy. No i tak ona wygląda. Następnie coś bardzo prostego i pewnie się zdziwicie, jak zobaczycie tą sukienkę, że co to za lump, ale wcale nie jest lumpem, jest całkiem spoko i jest wiskozowa i jak ją upniecie paskiem, to już jest inna sytuacja. I fajnie, bo może, bo zakrywa trochę tutaj ramiona, jeżeli nie chcecie odkrywać, więc tutaj się lekko faluje, zapinamy pasek, rozpinamy dolne guziki, które na tabelę są zrobione z fajnej muszelki i idzie, wiruje Wam w tańcu i też możecie ubrać do niej jakiekolwiek adidasy, też bym widziała ją z adidasami, czy właśnie z glanami, czy z klapkami, Birkenstockami, no możliwości jest naprawdę dużo. I coś takiego zawsze się sprawdzi w szafie. Ja uważam, że takie sukienki, co jest w ogóle śmieszne, to, że ja wierzę w takie sukienki, że lubię nosić, a potem z jakiegoś powodu tak jakby je w cudzysłowie oszczędzam, że a dobra, dzisiaj znowu t-shirt, znowu jeansy albo spodenki, a te piękne sukienki po prostu siedzą w szafie i czekają nie wiem na kogo, także czasem myślę, że nie na mnie, ale myślę, że powinnam się przekonać. Podobny w sumie kolor, także że tyle. No i na koniec zwierzają trzy perełki, myślę, że to są jedne z moich ulubionych, także lecimy. Ta sukienka jest absolutnie przeurocza. Udało mi się ją wylicytować na eBayu z jakimś cudem, myślę, że tylko dlatego, że było straszne zdjęcie, bo bardzo ciężko fotografuje się czerwone, ci, którzy fotografują, to wiedzą, że często jest prześwietlone i ona była wręcz pomarańczowa, opis był czerwony. Ja zaufałam swojej intuicji, mówię, spróbuję wynegocjować cenę, i zapytałam się tej pani właśnie, czy wzięłaby tyle i tyle, i ona się zgodziła. Jest naprawdę w przepięknej kondycji, taka powiedziałabym trochę fartuchowa, ma przepiękny, głęboki kolor, jest cała wyszywana, ma tutaj wyszywanki, ja Wam pokażę na przebitkach, śliczne, okrągłe guziki, takie kulki, trochę jak guma balonowa, żebym chciała zjeść, naprawdę aż ślinotoku dostałam, jak to zobaczyłam, skojarzyło mi się z dzieciństwem. Jest tutaj dopasowana, jedyny bummer jest taki, że jeżeli znacie trochę historii mody, to wiecie, że w latach 50. były popularne bullet bras. I właśnie do tego tu był bullet bra, dlatego że ta zaszewka tu przy biuście jest bardzo duża, właśnie dokładnie taka na pink. I jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat bullet bra i kto w ogóle stworzył biustonosz i cała tam historia biustonoszy i tych ciekawostek związanych z bielizną, to zapraszam Was do mojej właśnie książki, do mojego e-booka, bo tam jest trochę fajnie opisane. Także tu brakuje mi stanika, ale ja będę chodzić po prostu sobie troszeczkę ją jeszcze tu poprawię w pasie, bo tu ktoś manipulował i dał rzepy, żeby się właśnie nie odpinało, bo to jest prawie taka przerwa, a ta wstążeczka jest tylko ozdobna. Ja sobie delikatnie przełożę i po prostu ekstra. Pokażę Wam tutaj właśnie zdjęcie z mojej kuchni z lat 60. w tej właśnie sukience. Bardzo lubię, naprawdę ona jest wyjątkowa ta sukienka. Następnie Valentino, ale Miss Valentino z lat 90. Ma kieszonki, ma piękny Valentino Red, głęboką czerwień. Bardzo taka jest formalna ta sukienka, powiedziałabym, że jak ją naukładam, to czuję się jak pani z biura, ale jest przepiękna i tu ma zaszewki. I powiem Wam, że trochę żałuję, że nie mam, że ona lepiej mi nie pasuje jeszcze w talii, bo jak ją przyłożyłam, tak spięłam bardziej w talii, to ona robiła taką robotę. Ona na mnie leży troszeczkę luźno, to nie zmienia faktu, że leży dobrze, tylko po prostu byłaby jeszcze ładniejsza, gdyby była bardziej dopasowana. Sama sobie ją tutaj lekko zreperowałam. Jest przepięknie, naprawdę jest taka ładna, ma wszystko pięknie zrobione, także to tyle. No i lata 90.
Miss Valentino to jest po prostu odłam od Valentino. To nie jest taki top of the top, ale jest też dalej się, ale dalej się starali, także luz i jest wykonana we Włoszech. Także dostałam ją rok temu albo dwa lata temu. Już nie wiem, bo czas tak leci, właśnie w Portland i żałuję, bo to był bardzo fajny vintage store i go zamknęli przez właśnie cholernego wirusa. Tu każdy szef jest tak odrąbany, że to głowa mała. Ja wiem, że ktoś kiedyś zwrócił uwagę, że jeśli tak podniecam szwami maszynowymi, to naprawdę nie ma znaczenia. Jak jest ręczny szef, to super, ale jak jest maszynowo zrobione dokładnie, to naprawdę bierze dużo czasu, dużo więcej czasu i dokładności, żeby to wykończyć, więc to też jest ważne. Nie zapominajcie o tym. Tutaj się nie ma do czego absolutnie dowalić, bo widać tą jakość. I to tyle na ten temat. No i na koniec chcę Wam pokazać tą sukienkę, o której Wam wspominałam, że w niej się absolutnie czuję jak milion dolarów. Jak ją nakładam, to czuję się jak po prostu Alexis. Alexis to jest moje takie wymarzone alter ego. Chciałam mieć taką Alexis z dynastii, bo uważam, że kobieta była z jajami i po prostu kocham takie charaktery z jakiegoś powodu. Uwielbiam takie bardziej czarne, mroczne charaktery. Kręcą mnie takie kobiety, myślę, że dlatego, że sama taka być może nie jestem i to jest coś takiego... Lubię takie, z jajem po prostu. I ta sukienka, ona również być może na wieszaku wygląda bardzo skromnie. Ona tutaj jest na taki haczyk. Jak ja ją zepnę właśnie oczywiście paskiem, no mówię dlatego to, bo ja bardzo lubię po prostu siebie w takiej sytuacji, że tu jest bluzowane, a talia jest zaznaczona. W moim przypadku, jeżeli chodzi o moją figurę, to po prostu uwielbiam to i do tego mam takie buty, które są też panterkowe i o dziwo się w ogóle nie gryzie ten wzór, że tu jest panterkowy w czerwony, a tam jest panterkowy zwykły, ale z jakiegoś powodu to dobrze wygląda. I mam jeszcze do tego taką torebkę też z rączką właśnie vintage'ową, kiedyś tak byłam, może znajdę Wam zdjęcie, to Wam tutaj pokażę, na jakiejś tam wystawie właśnie w Miami. I na Art Basel. Również tutaj ma taką podobną sytuację, taki rozpierdzielak jak ta oliwkowa, co bardzo lubię. Ja lubię takie detale, że nawet na plecach ktoś zadbał, że mimo wszystko coś tutaj się dzieje, a nie tylko jest luźno. No i oczywiście bardzo prawdopodobne, a w zasadzie na 90%, to, że ona miała pasek. Czegoś coś więcej. Ona wygląda sexy, ale nie jest wulgarna. Ona wygląda elegancko, ale jednocześnie nie za elegancko. Ona jest po prostu tak dobrze zbalansowana. Jedyne, co żałuję i bardzo sobie ją oszczędzam, że po prostu za każdym praniem troszeczkę ten kolor puszcza i już troszkę ten kolor głębokiej czerwieni powieje. Dlatego ja sobie ją szanuję na ekstremalnie ekstra okazję. I być może właśnie teraz idę w sumie w sobotę? Może bym w tym poszła? W sumie nie wiem, bo tam nie wiem, jak jest dress code, bo to może być na podwórku i nie wiadomo, jakie obcasy i nie chcesz się wygłupić, bo może oni będą w dresach, bo tu w Stanach to różnie. Nigdy nie wiesz po prostu, w co się ubrać. Ale ta sukienka daje mi naprawdę pewność siebie. No i kończąc z tą sukienką, oczywiście od mojej kochanej Liz Claiborne, ja się z Wami żegnam. Nie zapomnijcie zostawić suba i lajka, oczywiście komentarza, która z tych sukienek najbardziej przypadła Wam do gustu, jeżeli Wam przypadła. I czy być może macie sukienkę lub rzeczy z tych firm, które akurat w tym przypadku są vintage, bo wiadomo, niektóre te firmy nadal funkcjonują i były sprzedane, więc różnie to bywa jak w przypadku Liz Claiborne. Dobrze, ja lecę, trzymajcie się ciepło, no i nie zapomnijcie również zajrzeć na mój Instagram, a jeżeli jesteście zainteresowani moją książką lub jeszcze nie, to zajrzyjcie do mojego linka na dole, być może Was to przekona, żeby zakupić tą książkę, bo wierzę, że jest warto. Także ja lecę, nie zapomnijcie, bądźcie miłsi dla siebie, dla innych oraz dla naszej planety Ziemi. Ja się z Wami żegnam i uciekam. Pa!